Święty Stanisław Kostka, patron dzieci i młodzieży. Święty Stanisław Kostka urodził się na Mazowszu w małej wiosce Rostkowo w grudniu 1550 roku. Rodzice jego byli bardzo pobożni i znani w całej okolicy. Mama Stasia zaraz po jego urodzeniu zauważyła, że dziecko nosi na sobie znak w formie krzyża. Wiedziała już wtedy, że Chrystus będzie bardzo kochał Stanisława. Miał 3 braci i 2 siostry. Święty Stanisław bardzo nie lubił wulgarnych słów i przekleństw. Pierwsze wiadomości szkolne zdobywał w domu. Taki był w tych czasach zwyczaj. Gdy miał 14 lat, rodzice wysłali go na dalszą naukę wraz z jego bratem Pawłem do Wiednia. Chłopcy zamieszkali w internacie ojców jezuitów. Tam też uczęszczali do szkoły. Chłopcy, którzy uczyli się u ojców jezuitów, uczestniczyli w codziennej mszy świętej, codziennej wspólnej modlitwie, comiesięcznej spowiedzi i komunii świętej. Świętemu Stanisławowi bardzo się to podobało. Lubił być blisko spraw Bożych. Na początku miał trudności z nauką, ale przez swoją pracowitość stał się jednym z najlepszych uczniów. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Miał wówczas wizję, w której święta Barbara z 2 aniołami przyniosła mu komunię świętą. Miał też drugą wizję, w której Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyla się nad nim i składa mu w ramiona dzieciątko. Następnego dnia Stanisław obudził się zdrowy. Po pewnym czasie w sercu świętego Stanisława zrodziła się myśl, aby być jeszcze bliżej spraw Bożych, więc postanowił zostać zakonnikiem. Ponieważ nie był pełnoletni, nie mógł zrealizować swojego marzenia. Potrzebował na to zgody rodziców, a oni na to się nie zgadzali. W sierpniu 1567 roku pieszo w przebraniu uciekł z Wiednia. Szczęśliwie przy pomocy dobrych ludzi dotarł do Rzymu, do klasztoru ojców jezuitów. Tam spotkał dobrego zakonnika, który na próbę przyjął świętego Stanisława do życia wspólnoty zakonnej. Wszyscy zakonnicy podziwiali dużą odwagę i mocne przywiązanie do spraw Bożych. W wieku 17 lat z wielką radością złożył śluby zakonne. Był bardzo szczęśliwy. Szczęście Stanisława nie trwało jednak długo. Nagle zachorował na malarię. Zmarł 15 sierpnia 1568 roku w Rzymie. Miał 18 lat. Jeden z ważnych przełożonych w klasztorze powiedział o świętym Stanisławie, że był to człowiek mały ciałem, ale wielki duchem. W 1605 roku Kościół ogłosił go błogosławionym, a w 1726 roku świętym. 2 lata po jego śmierci otwarto grób. Znaleziono ciało świętego w stanie nienaruszonym. Drogi Stanisławie Kostko, my, dzieci i młodzież, dziękujemy za przykład, jaki nam dałeś. Dziękujemy za to, że jesteś naszym patronem, pomagającym w trudnych chwilach. Amen.